Słowo Boże poznaje się tak jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym, żebyśmy poszukali biblijnych korzeni jubileuszu, jako że zbliża się rok jubileuszowy. Otóż wskazanie odnośnie do świętowania roku jubileuszowego znajdują się przede wszystkim w Bulli, która ten rok ogłasza. Głębsze zrozumienie tego, czego dotyczy jubileusz, znajdziemy na pewno w historii kolejnych jubileuszy, które już odbywały się w przeciągu ostatnich siedmiu wieków. Natomiast jubileusz ma swój początek w Biblii, w czasach biblijnych. Dlatego przywołamy teksty z Pisma Świętego, które pozwolą nam poznać sposób obchodzenia roku jubileuszowego w czasach biblijnych, w czasach Izraela, a także idee teologiczne, które okażą się pewnie aktualne także w dzisiejszym rozumieniu jubileuszu. Pierwsza sprawa to opisy biblijnych obchodów. Te znajdujemy przede wszystkim w 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej. W tej księdze, w której są tematy związane z kultem w Izraelu, takie jak święta, ofiary, kapłani oraz motyw świętości i czystości narodu wybranego. Rok bileuszowy obchodzony jest po siedmiu kolejnych latach, które się określa te siedem jako lata szabatowe. A więc w sumie albo w 1949, albo w 50 roku, jak są inni autorzy. Wskazania dotyczące postępowania w tym roku jubileuszowym mają wpierw charakter ekonomiczno-społeczny i tak byśmy też powiedzieli wyzwoleńczy. Uroczyste trąbienie wróg w dzień przebłagania zapowiada świętowanie poprzez powstrzymywanie się od pracy, powrót do stanu pierwotnego, tego, który był u początku Izraela. Zamiar jubileuszowych obchodów określają takie wskazania jak: każdy powróci do swojej własności, każda własność powróci do swojego właściciela, wreszcie, każdy Izraelita powróci do swojej wolności. Zapamiętajmy te sformułowania. Dobrodziejstwa roku jubileuszowego przypaść mogą w udziale tylko członkom narodu wybranego. Natomiast bogaci cudzoziemcy którzy mieszkają wśród Izraelitów, muszą umożliwić odkupienie lub uwolnić bez pieniędzy członków narodu Izraela. Mogli wcześniej ich nabyć na własność przez zakup albo przez sprzedanie się ubogiego za długi. Jednakże bogaci Izraelici nabytych kiedyś niewolników cudzoziemców mogą zatrzymać na zawsze. Z kolei rodaków, którzy przez długi stali się niewolnikami Izraelitów, trzeba traktować inaczej niż Pogan. Nie wolno więc obciążać pracą właściwą dla niewolników, a odnosić się jak do najemników albo osadników. Natomiast z nadejściem roku jubileuszowego wszyscy Izraelici, którzy byli dotąd niewolnikami, powinni zostać wyzwoleni. Uzasadnienie teologiczne. Sposób świętowania roku jubileuszowego wynika z jego teologii, a ta zawarta jest w uzasadnieniach, które pojawiają się często. W szczegółowych wskazaniach powtarza się idea powrotu do pierwotnych stosunków własności i tradycyjnie pierwszych właścicieli terytoriów. Kiedy to Izrael dzielił ziemię obiecaną według przydziału, jaki dawał Bóg. Pomiędzy pokolenia, pomiędzy rody i pomiędzy rodziny. O to chodzi, że każdy z Was powróci do swojej własności i każdy powróci do swego narodu. Natomiast przydzielone Lewitom terytoria pośród Izraelitów mają być ich posiadłością wieczystą, a więc rok jubileuszowy ich nie dotyczy. Chodziłoby więc o zachowanie tak zwanego status quo w odniesieniu do podziału między dwunastoma pokoleniami Izraela i tak pojmowana sprawiedliwość społeczna uniemożliwi dominację któregoś z plemion czy też narodów czy rodów. Ale też żadne z nich nie utraci swojej własności na zawsze. Za tymi celami kryje się głębsze uzasadnienie teologiczne które wyraża zakaz Boży, a mianowicie nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i osadnikami. Tak mówi Bóg. Jeżeli Bóg dał obietnicę ziemi Abrahamowi i jego potomkom i zrealizował ją dając ziemię Kanaan i przydzielając poszczególnym pokoleniom, rodom i rodzinom, to lud Izraela winien czynić wszystko, aby nie sprzeniewierzyć się. Temu przydziałowi, temu darowi, Bożym zamiarom. Wszystko to należy do Bożego planu zbawienia. Również skazanie odnośnie do niewolnictw mają głębszy teologiczny sens. Możliwość samowykupienia przez niewolnika samego, a także wykupienia przez krewnego, czy też wyzwolenia w roku jubileuszowym. A także zakaz traktowania zubożałych Izraelitów jak niewolników wynika z faktu, że cały Izrael w pokoleniu Mojżesza, zwłaszcza w Egipcie, został wykupiony właśnie z tej niewoli egipskiej, przez samego Boga. Dlatego też każdy Izraelita może być niewolnikiem tylko Boga, nawet nie drugiego Izraelity. A przynajmniej najpóźniej w roku jubileuszowym powinien przestać być niewolnikiem. Takim oto stwierdzeniem Bóg kończy wszystkie wskazania odnośnie do roku jubileuszowego. Moimi bowiem niewolnikami są Izraelici. Oni są moimi niewolnikami, ci, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Wasz Bóg. 25 rozdział księgi kapłańskiej, 55 werset. Wymiar ekonomiczny, terytorialny i społeczne świętowania. Otóż w zamkniętym układzie ekonomicznym planowana redukcja zadłużenia najuboższych co 50 lat teoretycznie jest możliwa. A Izrael mógłby być prekursorem idei państwa opiekuńczego, jak dziś mówimy. Zasada proporcjonalnego korzystania z owoców pracy i prawo do sprawiedliwego bogacenia się zostają osłabione przez nierówny podział obciążeń społecznych. Osoby o wyższych dochodach są zmuszone do wsparcia najuboższych przez prawo mojżeszowe. Z góry zaplanowana redukcja wszelkich długów co 50 lat z okazji roku jubileuszowego może wydawać się utopią. Dlatego niektórzy bibliści poddają wątpliwość w nawet jednorazowego jego obchodzenia. Biblia potwierdza bowiem praktykę wykupu ze strony krewnych księdze Ród w IV rozdziale, czy u Jeremiasza w 32 rozdziale. Ale nie ma faktu uwolnienia od długów i przewrócenia poprzednio posiadanej własności w skali całego narodu czy całego kraju. Postanowienia odnośnie do roku jubileuszowego ustalają zależność cen nieruchomości od odległości czasowej do najbliższego jubileuszu według słów takich odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. I więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci także sprzedaje. Księga Kapłańska, 25 rozdział, 15 i 16 werset. Czysto ekonomiczna zasada zostaje uzasadniona motywacją, którą byśmy określili jako moralną, a mianowicie nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Również to, na jaki czas Izraelita oddał się w niewolę za długi, ma wpływ na jego wartość rynkową kiedy ma być zwrócony czy sprzedany. Ma to być obliczane w sposób następujący. Wtedy wspólnie ze swym nabywcą obliczy czas od roku, w którym sprzedał siebie, aż do roku jubileuszowego. Cena, za którą się sprzedał, będzie odpowiednia do liczby lat. Czas jego niewoli będzie mu policzony za dni najemnika. Jeżeli jeszcze dużo lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwiększy cenę wykupu. A jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, obliczy je i odpowiednio do liczby tych lat zapłaci swój wykup. 25 rozdział, wersety 50 do 52. Do wskazania odnośnie obchodzenia roku jubileuszowego znajdują się i takie, których celem jest zapobieganie nierównościom społecznym a więc bardziej egalitaryzm niż elitaryzm. Tak więc gdy Izraelita zubożeje i ręka jego osłabnie, należy go podtrzymać, aby mógł żyć przynajmniej na poziomie przybysza lub osadnika. To niższe warstwy. Zakazane jest więc, aby jego współwyznawcy pożyczali mu pieniądze na procent lub udzielali żywności tak, aby zarabiać na jego nędzy. 25 rozdział, 36 i 37 werset. Przykładowe w Biblii przywiązanie nabota do odziedziczonej po przodkach winnicy. Właśnie jest przykładowe. Woli on zachować niż zamienić na lepszą lub równowartość w pieniądzach, które oferuje mu król Ahab. To księga kapłańska, 21 rozdział. Postawa Nabota wynika z fundamentalnych zasad obchodów roku jubileuszowego. One służą temu, aby nawet najmniejszy ród i najmarniejszy dom ojca nie zaginął, a jego ziemi nie przejął ktoś inny, nawet król. Przywiązanie do dziedzictwa przodków ma wymiar także religijny. Przejęcie i utrzymanie tego dziedzictwa są bowiem namasalnym dowodem wyzwolenia przodków przez Jachwę z niewoli egipskiej i nadania im właśnie konkretnej części ziemi Izraela. Utrzymanie zaś tego dziedzictwa jest rękojmią przynależności do narodu wybranego. Utrzymujesz twój kawałek ziemi, należysz do narodu wybranego. Ale także trwanie w przymierzu z Bogiem. A to daje nadzieję na udział w tych zamiarach zbawczych, które Bóg ma wobec Izraela. Ogłaszanie roku jubileuszowego budzi nadzieję. W jaki to sposób? Celem wskazań odnośnie do obchodzenia roku jubileuszowego miało być przywrócenie wcześniejszego, idealnego, pierwotnego stanu, który pochodzi od Boga. Z tego powodu należało wyzwolić tego, który znalazł się w niewoli. Niezależnie od tego, co było przyczyną, czy on sam nie miał na wykupienie siebie ani nie miała rodzina. Podobnie w przypadku sprzedanej ojcowizny, niezależnie od tego, czy stało się to skutkiem lenistwa, niegospodarności, czy nieszczęść w rodzaju klęsk żywiołowych. Odzyskanie dziedzictwa, powrót z niewoli, czy wyzwolenie. To jest właśnie jubileusz. Niezależnie od tego, jak ktoś stracił wolność, czy też część majątku. To, co zostałaś, ukazuje Boga, który wyzwala i wybawia z sytuacji, w której człowiek sam sobie nie jest w stanie pomóc. Każdy jubileusz w ten sposób umacnia nadzieję, że to Bóg wyzwoli człowieka z każdego zniewolenia, poniżenia, czy ogołocenia, czy z niezbawienia. W późniejszych partiach księgi proroka Izajasza znaleźć można nowe akcenty w oczekiwaniach wobec jubileuszu związane z nadejściem Mesjasza. Sługa Jahwe ma skoncentrować swoją uwagę na ludziach słabych, przynosząc im odpowiednie do ich sytuacji wyzwolenie. Bóg posyła go, aby otworzyć oczy niewidomym, by zamknięcia wypuścić jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Prorok Izajasz, 53 rozdział, werset 7. W kontekście wciąż redukowania religijności do aktów kultu, bez odniesienia do życia, prorok, ten sam Izajasz, w imieniu Boga wzywa Izraelitów do zmiany myślenia wobec praktyk związanych z jubileuszem. Woła w imieniu Boga, czyż nie jest raczej ten post, który wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Prorok Zajasz 58, rozdział, wersety. 6 i siódmy. Najbardziej radosna zapowiedź odnośnie roku jubileuszowego wiąże się z proroctwem Izajasza o przyszłym Mesjaszu. To on budzi nadzieję na szerokie wyzwolenie, ocalenie, ratunek, podniesienie ludzi będących w takich potrzebach, w których może przyjść z pomocą ktoś posłany od Boga, Mesjasz. Pisze więc Izajasz słowa, które Jezus uzna za własne, dla swojej działalności. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, aby głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, by obwieszczać rok łaski od Pana. 61 rozdział proroka Izajasza, wersety 1 i drugi. Przechodzimy do ostatniej części, nowotestamentalne wypełnienie zapowiedzi Roku Łaski. Te właśnie słowa Izajasza, które przed chwilą usłyszeliśmy z 61 rozdziału, odczytane w synagodze w Nazarecie, Jezus odniósł do siebie, kiedy stwierdził wprost, dziś spełniły się to słowa Pisma, któreście słyszeli. To czwarty rozdział, tym razem Ewangelii św. Łukasza. Werset 21. Przez ten Izajaszowy cytat Jezus odwołał się do oczekiwań związanych z rokiem jubileuszowym. Ewidentnie. Nawet można powiedzieć, że słowami o wypełnieniu się pism Izajasza Jezus faktycznie ogłosił nowy rok jubileuszowy, wyjątkowy. Taki będzie trwał aż do końca świata. Wskazuje zwrot zapowiadający wyzwolenie Jeńców, w którym został użyty grecki termin Afezis, który oznacza zarówno darowanie długów, jak i darowanie win, grzechów. Taka proklamacja Jezusa w Nazarecie wskazuje na wspaniałość zapowiadanych darów oraz na właściwą postawę, z jaką powinni przyjmować słuchacze Jezusa Jego głoszenie Królestwa Bożego. Cała Ewangelia od tego wystąpienia w Nazarecie jest wypełnieniem głoszenia Jezusowego Królestwa Bożego. Wypełnienie się zapowiedzi Izajasza w czasie głoszenia dobrej nowiny przez Jezusa oraz znaki przez niego czynione powinny dać pewność słuchaczom, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. I tak do pytających Jezusa, uczniów Jana-chrzciciela. Oto czy mają jeszcze czekać na innego, Jezus mówi wprost. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych stają, a ubogim głosi się Ewangelię. To wzięte z Ewangelii Mateusza 11 rozdział wersety od 4 do 5. Proklamowany w synagodze w Nazarecie rok łaski od Pana zaczyna się od zmartwychwstania Chrystusa. A od zesłania Ducha Świętego zaczyna się głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Trwać to będzie do powtórnego przyjścia Pana, kiedy dokona się ostateczne zwycięstwo czy wyzwolenie od wszelkiego zła i przemiana całego kosmosu. Według słów. Oto wszystko czynie nowe. To z Apokalipsy 21 rozdział werset 5. Odkupienie i wyzwolenie fundamentalne obietnice roku jubileuszowego należą do najważniejszych w Nowym Testamencie. W takiej transpozycji, w której to odkupicielem, wyzwolicielem i Zbawicielem jest tylko Jezus Chrystus. On wyzwala od wszelkiego zła, grzechu i szatana. Obdarowuje zaś miłosierdziem i łaską, i zbawieniem. Żyjąc w tym trwającym roku jubileuszowym, który został proklamowany w Nazarecie, ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, zostali wykupieni z niewoli, grzechu i śmierci, a stali się dziećmi bożymi. Zachęceni są do tego, aby oddać się w dobrowolnej niewoli Jezusowi, pod posłuszeństwo a do czego zachęca bardzo pięknie święty Paweł w liście do Rzymian w szóstym rozdziale wersety od 17 do 18. Na koniec tego odsłaniania biblijnych korzeni jubileuszów ogłaszanych w kościele, łatwo zauważyć, że w kościelnych bardzo długo podkreślano dary duchowe i wyzwolenia o charakterze zbawczym. W ostatnich zaś proklamacjach roku jubileuszowego pojawiają się także zachęty do podejmowania aktów wyzwolenia społecznego czy ulżenia tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, przychodzenia z pomocą przez umarzanie długów całym grupom społecznym czy krajom ubogim. Wracamy więc do tych pierwszych akcentów, które były u początku w księdze Biblii. Księdze Kapłańskiej w 25 rozdziale. Powrót do pierwotnego stanu posiadania wolności danej od Boga. Zachęcam do powrotu do tej lektury 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej, na prześledzenia tych bożych zamiarów, które zawarł tak bardzo dawno w tej księdze. Odnośnie roku jubileuszowego ogłaszanego przez Kościół. W tym roku jubileuszowym wiele się może dokonać na podobieństwo tych zapowiedzi Księgi Kapłańskiej. Szczęść Bogu.